Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2 Zmierzch Samurajów. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż to ostatnio dzieliliśmy, mianowicie ostatnio stoczyliśmy bitwę tutaj w prowincji Kawachi z siłami bodaj Obamy. Ale nie jestem pewien, co to były siły Obamy. Otóż tak, słuchajcie, do naszych oddziałów ostatnio dotarły w końcu nasze kartaczownice. Tak więc, no, w końcu możemy zacząć tutaj zabawę na poważnie. Słuchajcie, nastała zima i myślę, że trzeba będzie tutaj troszeczkę spowolnić nasze działania. Otóż tak, tu mamy naszą flotę, która sobie wpłynie do portu. Jak tu wygląda sytuacja, moi drodzy? Myślę, że takie ostrzeliwanie ich i nękanie nie jest do końca mi na rękę. Podpłyńmy sobie. O, coś tu żeśmy spotkali. Co my tu mamy? Pancernik samotny. Rozwalić go. Bardzo ładnie. O, szedł na dno. Dobra, nic tu nie ma. Na razie. Otóż tak, wy tu słuchajcie się szkolicie w ostrzeliwaniu celów naziemnych. Wy tu w to miasto możecie upnąć. Nikt nie zdobył za bardzo doświadczenia. Ale no cóż. Dobra, słuchajcie, jak to będzie sytuacja na północy? Tutaj są nasze kartaczownice. Nam jeszcze muszą dotrzeć. Dobra, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Okej, myślę sobie, że na razie możemy zakończyć turę i lecimy dalej. Znowu babsko tańcuje. Spróbuję spowolnić nasze działania. Tam gdzie się przenieśli na południe. Spokojnie. Będziemy teraz działać dosyć powoli przez najbliższe kilka tur. I właśnie z powodu na to, niestety spowolniła tutaj nasze działanie. Czy ja tu mógłbym sobie, na przykład takiego kolegę byśmy sobie mogli tutaj stworzyć. A czemu nie? Będziemy tutaj troszkę poczyścić sobie. Otóż tak, wy zabezpieczyć tutaj tą drogę. Tak jest. Ci by tu, kurde, w końcu mogliby zbudować tą linię kolejową dalej. Nie będziemy wchodzić na terytorium wroga w czasie, kiedy jest zima, bo tego typu rzeczy nigdy dobrze się nie kończą dla nas. Dobra. Popłyniecie tutaj, moi drodzy. Nie wiem o tych statkach tutaj, że trzeba byłoby się nimi zająć. No, czekajcie, bo ja o czymś zapomniałem chyba. No właśnie, tutaj mamy nasze torpedowce. Ostatnio chyba też stoczyły one pierwszą swoją bitwę, o ile pamiętam. A spokojnie, nic żeśmy tutaj nie napotkali. Dobra, raport z budowy. Tutaj chałupnictwo. O, nie to. Nie będzie ta tkalnia. Okej, tutaj tworzy się nasza siła. Nasza nowoczesna armia. Przeliczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, dziewięć, na 20, moi drodzy. A więc ta armia, słuchajcie, jest w pełni gotowa do zaokrętowania się. Teraz pytanie tylko, gdzie by tą armię wyrzucić? Może zrobimy, słuchajcie, sobie desant. Może po prostu je dostarczymy gdzieś. O, może tu zrobimy desant. Co wy na to? Czy to może być dobry pomysł?
Dobra, ty kolego, tutaj na razie musisz sobie poczekać. Dobra, lećmy dalej z kolejną turą. O, zapomniałem o naszej... Och, polercia! No, powiem szczerze, nie wiedziałem, że wydałem takie polecenie tutaj ataku. Dobra, słuchajcie, na razie utrzymajmy to oblężenie. Oni tam mają strasznie dużo strzelców. No trudno. Sorry. Wczoraj nagrywałem poprzedni odcinek i... to dlatego tak. To ja nieogarnięty jestem. Spokojnie. Oż wygnoje. Dobili desant. O, otrzymano misję. Pokonaj armię lub flotę w następującym... A, dobra, z Obamem musimy pokonać jeden z oddziałów. My sobie uderzymy tutaj. O, fregata. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że sobie stoczymy tą bitwę. Więc ruszajmy. Okej, moi drodzy, jesteśmy, więc rozpocznijmy rozstawienie naszych kutrów torpedowych. No dobrze, moi drodzy, więc ruszajmy. Myślę sobie tak, wy zaatakujcie tego, a wy zaatakujcie sobie tego. Rzucicie na pociski segmentowe. Tak to zróbmy. They can try to stand against you. Jestem ciekaw, co te kutry zrobią. Mam nadzieję, że zaatakują torpedami. Ostry zwrot. Gotują się do ataku torpedowego? No i? Dobra, jedna torpeda poszła. Mam nadzieję, że dosięgnie celu. Kurde. Jednego już tam rozwalili. Dostał, pięknie. Cholera. Poszła. Poszła. Ale walą. Co, oni strzelają tymi torpedami, czy nie? Powinien był dostać. Dostał. Czemu oni, kurde, nie wykonują tych ataków torpedowych, no? Czemu nie atakujecie? Zwycięstwo! No to ładnie. No cóż, słuchajcie, straciłem jeden kuter torpedowy, ale zdobyliśmy jedną
drewnianą fregatę. Taki to bilans, no. Tych tu ostrzelać. Z kubańców. No, słuchajcie, groźnie, groźnie, groźnie. Tutaj oczywiście straty ponieśliśmy. Wiecie co? Przerwać oblężenie. Cofnijmy się. Uzupełnić straty. Zrobimy to wiosną. Pierwsza decyzja, którą podjąłem w poprzednim odcinku. Dobra. Próbujemy ich rozwalić. Ha! Dorwaliśmy z kubańców i mamy okazję świetną wykorzystać kartaczownicę Gatlinga, moi drodzy. A więc słuchajcie, ruszajmy do bitwy. Dobrze, moi drodzy, a więc rozpoczniemy rozstawianie naszej armii. Dobra, słuchajcie, oni muszą przejść przez te wzgórza tutaj. Dlatego też ja myślę sobie tak. Zostawić sobie tutaj kartaczownicę. Połowę naszych sił rozstawić tu. Drugą połowę rozstawić tu. Teraz tak, cała piechota oczywiście jest ostrzał z przyklęku. A wy gdzieś tu z tyłu jako odwód. Dobra, bierzmy się do roboty. O ja. Zapomniał mojej artylerii. Fuck! No, ruszać się, ruszać się. Kompletnie zapomniałem o nich. To nie jest dobra wiadomość. Szybko, szybko, szybko! Może to nas sporo kosztować. Otóż tak, oni idą bardziej z tamtej strony, tak więc ja myślę, że was można byłoby spokojnie rozstawić. Nie, nie, nie. Rozstawcie się tu. Z szybciorem, szybciorem, szybciorem. No, wtaczać te działa. By już się rozpakować. 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 Gotować szrapnele dla naszych przyjaciół. Rzucić ostrzał tutaj. Tam uzyskamy nieco lepszy efekt. Tutaj mamy kartaczownicę, tak więc... Myślę, że nie powinno być źle. Więc tu chcę zobaczyć, jak one sobie będą radzić. Dobra, moi drodzy, upadź w nich tu. Nieźle. Pięknie. Walność trochę tym tutaj. Żeby się nie czuli osamotnieni. Hmm.
zimno i świta śnie. Teraz tu. No i o to chodziło. Jest kawaleria z karabinami, więc oni mają spory zasięg. Przeciwnik powoli podchodzi. Zbliża się do naszego zasięgu. Naszych kartaczownic. Moi mili państwo. Za chwilę zaczynamy. O, zaczynamy. Jest, rozpoczął się ostrzał. No. Pięknie. Zobaczcie sobie, oto i efekt. Upaść beze mnie. Pięknie. Przeciwnik ucieka, moi drodzy. Niestety kartoczownice troszkę strat ponoszą. Ale kurde, powiem szczerze, no, jestem pod wrażeniem. Naprawdę niezłą siekę żeśmy tutaj urządzili. Chociaż samemu strzelanie z tego jest trochę kłopotliwe, ponieważ nie zawsze możemy prowadzić ogień, co jest wielkim minusem moim zdaniem. No ale dobrze, no, zakończmy bitwę. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Niestety tutaj troszkę strat żeśmy ponieśli, ale myślę, że spokojnie da radę to naprawić. Pięknie. Ile turu? Oni będą się tu... 3 tury aż? No, sporo. Dobrze, moi drodzy. Otóż tak, ty kolego. Zamach. Pięknie, zraniliśmy babsko. Dobra, wy na swoje pozycje. Czekamy do wiosny, moi drodzy. Wiosną rozpoczynamy uderzenie. Tutaj mnie martwią te siły tutaj, które wylądowały. Nasza artyleria do kogoś łupie, nabrzeżna. Szkoda, że nie widzimy, do kogo oni tak dokładnie strzelają. Ale no cóż, na razie zakończmy turę. Lećmy dalej. No to jeszcze uzupełnienia. Ten oddział kawalerii. Chyba o tej flocie troszkę zapomniałem, co nie? Też mam takie wrażenie. Strasznie dużo tutaj tych agentów. Gejszy i innych dziadostw. Trzeba to będzie wszystko wyczyścić. O, kolega awansował. Pokaż to, co ty tu masz? Żarliwość podczas nawracania. Weźmy sobie to. Teraz tak, co ty tu masz? Możliwość podczas namawiania wojsk.
podczas zamachów. Zamachy będą twoją domeną, kolego. Kiedy likwidujesz. Niestety zamach się nie powiódł. Ale to nic straconego. Teraz tak. Wy tu. A! Takie coś. Myślałem, że dobrze policzyłem oddziały, a jednak okazało się, że nie do końca. A więc tak, jeden z naszych oddziałów. Tak jest. Jeden z naszych oddziałów pójdzie sobie do Yamashiro w formie garnizonu. Stydziesz tu. Teraz tak, tutaj mamy gejsze, a tu mamy takiego pana, który może spróbować tutaj nieco oczyścić nam tą sytuację. Teraz tak, tu powstał sobie sąd i wolne miejsce mamy do wykorzystania. Ja bym tutaj sobie zbudował wieżę z arkebuzami. Okej, w Yamashiro mamy partycję. Czy tam parcele właściwie, nie partycje. Co ja gadam? Dobra. Tu gatlingi. No, ktoś tu jest pod ostrzałem. No słuchajcie, te kultury raczej nie wzbudziły mojego większego entuzjazmu. Przerzućmy je tutaj, niech się naprawią. Nie jestem jakoś super zachwycony tym, jak te jednostki sobie poradziły. Teraz tak, wy popłyniecie sobie tu zrobić z nimi porządeczek. Tak to sobie zróbmy teraz. A, oni się są zaokrętowani. Tak więc wy dokonacie desantu tu. Taki jest plan przynajmniej. Mam nadzieję, że nic złego nas tutaj nie spotka po drodze. Teraz tak, ta flota nasza rozprawi się tutaj z tymi okręcikami naszych wrogów. Tu spierdzielili. Bez większych szans są. A automatycznie ich załatwić. Nawet jeden pancernik udało nam się zdobyć. Więc bardzo ciekawie. By się tutaj trzymać w pobliżu. Boję się, że jak ten sam pancernik uszkodzony wyślę, to ci na mnie zaatakują i będzie źle. Dobra. Tu na razie jesteśmy troszeczkę unieruchomieni przez zimę. Dobra, na razie kończmy turę. Lećmy dalej w takim razie. Sojusznicza armia, znaczy flota poniosła tam chyba drobną porażkę. No, nastała wiosna w końcu, a więc czas na rozpierdziel, moi drodzy. Gdzie oni są? Tu są. Mamy ich. Jeszcze dalej popłynęli. Dobra, ta flota, znaczy ten okręt właściwie, płynie tu. Ta jest. Okej, okay, teraz tak, nasze siły inwazyjne. Wy się połączcie w jedną flotę. No, to już jest nie najgorsza flota, powiem szczerze. Chociaż złożona tylko i wyłącznie ze zdobycznych okrętów. Bez szału, co prawda, ale... Dobrze, dobrze. Dobra, wy co macie tutaj zrobić? A tu jest raczej spokojnie. Wy płyniecie tutaj na północ. Tak sobie myślę. No, Wakasa się rozbudowała bardzo ładnie. Tutaj wieżę z arkebuzami. Wy tu wchodzicie do portu i się naprawcie.
Teraz tak, te nasze siły na Echizen czy Echizen niech uderzą. Tak jest. Dobra, my sobie tutaj rozpoczniemy oblężenie. Teraz tak, wy na Omi uderzacie. O, coś tu stoi. Ech, chciałem, żebyście ich zaatakowali, a... Dobra, trudno. Wy tu macie wejść do miasta. Co ja też źle zrobiłem, mogę mi wykorzystać w jednej z armii, ale trudno. Podchodzimy. My uderzamy tutaj. Kurde, strasznie duże zgrupowania sił tutaj wroga. Teraz tak, ty kolego, weź mi tu no poczyść trochę. Wybić mi ich. Pięknie, wróg zlikwidowany. Wróg zlikwidowany. I o to właśnie nam chodziło. Dobra, wy tu się szkolicie. Wy tu popłynęliście. Wy tu ścigacie wroga. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A ta flota płynie, dobra. Okej, teraz tak, pytanie tylko, czy ja czegoś nie ominąłem podczas rozbudowy tutaj tych naszych miejscówek. Ja tylko poprzeglądam. Tutaj szłoby dobudować dzielnicę, zróbmy to. Tak jest, tu się pięknie wszystko rozbudowuje. Tu też dobudować dzielnicę. To możemy rozbudować. Ej, fajne rzeczy. Sam to daje. Minus 10 do kosztu werbunku wszystkich jednostek w tej prowincji. Plus 15 do szarży wszystkich jednostek werbowanych w tej prowincji. Ładnie. Dowództwo naczelne. Plus 2 do morale. Tutaj mamy plus 50 do szybkości uzupełnień jednostek. Ale do wszystkich jednostek? Szpital wojskowy, ładnie. Szkoła Jiu-Jitsu. Plus 4 do walki wręcz dla wszystkich jednostek werbowanych w tej prowincji. A tutaj mamy plus 15 do celności. Nie by rajcował ten szpital. Czasem troszkę za długo czekamy na uzupełnienia. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Pięknie, żeśmy tutaj weszli na ich terytorium. Jednakże do pełnego sukcesu jeszcze daleka droga. O, tu jest Kaga. O, tu jeszcze sporo rzeczy przed nami. Sporo pracy. Dobrze, moi drodzy. Na razie kończmy turę. Lećmy dalej. Bo jakiś pancernik tam płynie. No trudno. Damy radę. Kto ma nie dać rady jak nie my? Tu mi wtargnęli. Ibama, to jest tutaj. Słuchajcie, tutaj trzeba wzmocnić garnizony. Tu też. No, bo będzie krucho. Cholera. Trudno, najwyżej się jedna z moich armii będzie musiała wrócić. Ale wszystkie są zajęte. To jest drobny problem. Dobra, wy tu ich ładnie oblegacie. Wy, moi drodzy. Będziemy ich wyciągnąć z tego miasta, co? Nie. Cofali się. Dobra, my tu utrzymywać oblężenie. Tych tu odrzućcie. I też uderzyć. Sporo ich tu, ja wiem. Ale też kontynuować oblężenie. Jest. Ładnie.
wypłyniecie tu jak najszybciej. Jest. Uzupełnić straty. Sobie popłyniemy tutaj. Wy też płyniecie tutaj na Morze Północne. Znaczy to nie jest Morze Północne oczywiście, ale tak sobie je nazwałem roboczo, ponieważ jest na północy. Teraz tak. Za tych musimy się wziąć. Nie możemy tutaj pozwolić, aby nam tu ktoś pływał. Wrogo nastawiony do nas. Tak zrobił, desantuj armię. Taka zdolność na przykład. Dobra, w Kawachi. Okej, to rozbudujmy. Spoko, spoko. Dobra, co ja tu mam? Korwety. Tu przygotować pole do ostrzału. Przygotować się do zdesantowania tutaj tych wojsk. Dobra, na razie kończmy turę. Lecimy dalej. Kurde, cały czas coś. Te ich okręty chyba nie przestaną napływać. Co ci moi sojusznicy robią, wy mi powiedzcie, bo ja nie mam pojęcia. Łażą i smędzą. Ostrzeliwać. Podpłynąć tu. Są poza zasięgiem naszym. Oj, tu jest wszystko się dopiero rozwija. Dobra, bierz się za tego kolego. Pięknie. I koleś awansował, patrzcie. Weźmy sobie to. Likwiduj. Pięknie. A nie, nieudany zamach. Bo nie pięknie. Dobra. My tu pięknie oblegamy. Cztery miasta. Teraz. Naszym zadaniem jest tutaj... Dobra, podpłyńcie tutaj na razie. Wy się robicie z tymi porządeczek. A jest automatisze. Pięknie. I bierzecie się za tych. Dobra, co teraz? Co teraz? Co teraz? No nic, moi drodzy. Myślę sobie, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.